Siemanko, to Janek ze Spawik Team. Dzisiaj łowimy we Władysławowie. To tu masz, obydwa są ściągnięte? Poplątany zestaw, tutaj wędeczki Sebastiana. O, proszę, tutaj wędeczki Maćka. Siedzimy ogółem w trójkę. O, tutaj kantara. Teraz idziemy do mojego stanowiska. Tak wygląda moje stanowisko, botelik, pokrowiec, przynęty, zestawy, rura, żeby to się nagrywać. Teraz idziemy do moich zapleczeń. Tripod Sunset, jedna wędka Cormoran Seacore Power Surf, dosyć miękki kij, jaką swoją cenę. Tutaj jest wędka Sonic Vader XS 4,27 dwuskład. No a tam mamy też pana jednego motywu. Kołowrotki, jakie używam, to z Jackson Atlantic, obydwa. Za niedługo zmieniam. Żyłeczki Jackson Surf. A tripod, jak już mówiłem, to jest Sunset. No i to tyle, jak coś wpadnie, będę dawać znać. Dzięki. Mamy pierwszą rybę. Na surfa zahaczył się śledź. I to taki nawet fajny, na przynętę będzie. Duży ten śledź. No, na surfa był zahaczony. A ja tak tylko zbliżę. Czekaj. Miarkę. No. Zmierzymy ją. Daleko rzucałeś? Nie, ja się nawet nie napalałem jakoś mocno na rzutę. No, pewnie nie dolewy się nie napalałem, ja tak myślałem sobie. Dobra, idę po miarkę, to zbliżymy. Szybkie odhaczanie. Patykiem. 33,5. Tam tak wlecą do pytka. 33. No, dobra, 33. Największą miałem z tym. Chuda. No, tutaj to do wody. O, kolejna rybka, tym razem u pana Mateusza. Wymiar chyba ma. No, zobaczymy. Szybko poszło. O, no widać właśnie. Teraz mierzymy. Jest to do wody. Mało. 26. No, wymiar jest. Mała aktualizacja, tutaj mamy kolegę. Cztery plądry i jedna wypuszczona. No, tutaj takie stanowisko. Wędeczki, jak widać, Wittor i Storm. Topowe jak na wędkarstwo morskie w ostatnich czasach. Kołowrotki Spro Super Longcast. No i na razie od nas ma pan Mateusz jedną flądrę, a Maciej ma śledzia. Sebastian miał jedną, ale pojechał do domu. Jak coś złowimy, to dobrze znać.